Monika Tejrem z kanału Lyra Quicks i właśnie nagrałam swój wrap-up ze stycznia / TBR na luty, a to jest początek mojego vloga czytelniczego z, nie wiem, najbliższych kilku dni, ostatnich kilku dni, kiedy wy to oglądacie. Zaraz będę montować film, jest już jakaś 18, więc mam nadzieję, że przed wieczorkiem uda mi się wstawić tam film, który przed chwilą nagrałam. Mam jeszcze dzisiaj do przeczytania koniecznie 100 stron Kirkę, więc ogólnie we busy. Jak już mówiłam w... O nie, ona leży tam. W tym TBR-ze czytam teraz jeszcze All the Lonely People Davida Owena oraz słucham audiobooka Crier's War, więc na tych książkach będę się skupiać przez najbliższe kilka dni. Kurde, to jest o wiele lepszy kadr niż to, w czym nagrywałam przed chwilą. Like, look at this. Look at this skin. We'll be glowing. Mam w piątek ostatni egzamin, więc pewnie ten vlog potrwa tak do środy, czwartku, bo muszę się nauczyć na egzamin. Ja w sobotę wieczorem. Bitch, you thought. Nie mam zamiaru tego robić teraz, bo jakby szanujmy się, kto by się uczył na egzamin tydzień przed. Do zobaczenia później. W tym domu jemy ohydnie wyglądające dania jednogarnkowe i tylko ohydnie wyglądające dania jednogarnkowe. Jest 20:39, ja dopiero skończyłam montować i robić miniaturę i w ogóle wstawiać post na Instagram i robić wszystkie te rzeczy, które są związane z wstawianiem filmu. I teraz będę sobie czytać. Już zaczęłam tę książkę, jestem na jakiejś, nie wiem, 12 stronie, coś takiego. 14, wow. I tak, będę kontynuować teraz czytanko. Be excited. Muszę jeszcze dzisiaj wprawić włosy, bo tutaj wygląda wszystko w porządku, oprócz tego, że się układają jakoś dziwnie. Jakby kolor jest spokój, w ogóle ładny, taki ten trochę połyskujący, w ogóle cool shit, ale... Widzicie to? Widzicie ten kolor, który jest w sumie mocno nieokreślony? To trzeba naprawić, to nie będzie takie proste. Jest 11. Muszę iść po bułki. A mi się nie chce. Ale jestem głodna. Ale mi się nie chce. Jeszcze pada deszcz. Ciągle się rozpraszam i na przykład dzisiaj grałam przez godzinę w Animal Crossing Pocket Camp i teraz oglądam filmiki na YouTube, bo mam taki humorek na filmik na YouTubie, bo jest też początek miesiąca i wszyscy stawiają filmy i to jest takie miłe i fajne i w ogóle, ale przeczytałam wczoraj 98 stron Kirkę i no na razie jeszcze się nie rozkręciła za bardzo. Podoba mi się to, w jaki sposób Kirk opisuje jakby nowe doświadczenia, porównując je do jakby rzeczy, które zna związanych z naturą. I na przykład jak weszła po raz pierwszy w życiu na statek zrobiony przez człowieka, wiecie, taki no statek, nie? To jakby porównała uczucie jakby bycia na fali, która się porusza, do siedzenia na wężu. I to było takie wow. Wow. No i tak, na razie jestem dobrze nastawiona do tej książki. We excited. I będę ją dzisiaj czytać zaraz. Jest fajny deszczowy dzień i ja nie muszę wychodzić z domu wcale, więc mogę sobie czytać. I taki właśnie mam plan. Ale na razie muszę obejrzeć parę filmików, bo to nie da mi spokoju. Tyle cool filmików. O mój Boże. Jest godzina 18:40 i ja skończyłam swoją dzisiejszą porcję Kirkę, bo jesteśmy umówione z
Rory na 100 stron dziennie, więc jestem na 200 stronie, co jest w ogóle bardzo miłe, bo tu się kończy rozdział. I na 201, wow, ała, na 201 stronie zaczyna się kolejny rozdział i to jest takie bardzo miłe i satysfakcjonujące, uwielbiam takie momenty. Więc jestem w połowie książki. Bawię się świetnie, nie powiem, że nie. Wow. Thank you, Kirke, for blessing me. I tak, bardzo mi się podoba na razie. Podoba mi się to, jak Kirke się rozwija jako bohaterka i jak poznajemy jej historię jakby nie tylko z tych epizodów, które jakby znamy z mitologii i wiemy, że brała w nich udział, ale tak ogólnie z jej perspektywy. Podoba mi się dalej właśnie jakby połączenie z naturą i na przykład to, jak sobie żyje w zgodzie ze zwierzętami na swojej wyspie i to, że mimo, że jest nieśmiertelna i że jest w sumie teoretycznie czystej krwi tytanką, to jakby zależy jej na ludziach i obchodzą ją ludzie, w przeciwieństwie do większości innych bogów i w ogóle pojawił się tutaj Dedal i to było super. Podoba mi się też właśnie przedstawienie w ogóle całej historii Minotaura i tak dalej. Nie będę mówić więcej, no bo wszystko możecie znaleźć w tej książce, jest wspaniała. Jak na razie. Znaczy właśnie o to chodzi, że ona w sumie mnie nie porusza aż tak bardzo jak na przykład Achilles, ale wciąż mi się podoba. Podoba mi się też to, że jakby widzimy zupełnie inną perspektywę niż w Achillesie, bo mimo, że jakby wciąż wszystko się kręci dookoła właśnie, wiecie, bogów, świata mitologicznego i jakby też chodzi o postać, która jest bardzo ważna i jakby silna i tak dalej, a jednocześnie nie jest jakby bezpośrednio bogiem, tak jak Achilles i no Kirke, czarodziejka, prawda? Achilles jakby od dzieciństwa był postrzegany jako ktoś, kto będzie ważny i kto coś zmieni w świecie i przejdzie do historii i w ogóle. I jakby właśnie bardzo było widać to, że jakby był wychowywany na bohatera i tak dalej. A Kirke właśnie wręcz przeciwnie, zawsze była jakby lekceważona w swojej rodzinie. Nikt nie uważał, że w ogóle przyda się na cokolwiek użytecznego i że w ogóle zdobędzie jakąkolwiek władzę w swoim życiu. Więc fajny jest taki kontrast trochę między właśnie tymi dwoma postaciami. Tak, trochę mi przykro, że ten nie mogę czytać więcej dzisiaj, bo jakbym mogła, to bym jeszcze sobie poczytała trochę tej książki, bo mi się podoba. Ale no cóż, no bad read to bad read, prawda? Muszę się dostosować też do potrzeb i możliwości Rory. I tak się dobrze bawię. I teraz nie wiem, co będę robić. Przed chwilą grałam w Animal Crossing Pocket Camp, które pobrałam wczoraj znowu na telefon, bo kiedyś już w to grałam, ale usunęłam, bo mi się znudziło. I teraz ktoś mi o tym przypomniał. Wiem, co mi o tym przypomniało. To, że wychodzi Nintendo Switch w wersji Animal Crossing i jakaś nowa gra Animal Crossing na Switcha. A mnie na to nie stać, więc stwierdziłam, że no dobra, mogę sobie pograć w Animal Crossing na telefonie. Jak biedak, w którym jestem. I co mogę wam powiedzieć o tej grze? Mam bardzo uroczy strój i w ogóle wyglądam uroczo. Umrę dla Goldie. Goldie is just so sweet and pure, I love her. Tak, możecie mnie dodawać, jeżeli macie Animal Crossing Pocket Camp i tutaj jest mój numer. I teraz właśnie nie wiem, czy chcę poczytać Old Lonely People, czy chcę porysować, bo mam w głowie taki rysunek związany z Radio Silence, zabazowany jakby na sesji Hunter Schafer, bo po prostu jedno zdjęcie z tej sesji ma taką ogromną alet / radio energię, że po prostu muszę to jakby narysować i mogłabym sobie wtedy posłuchać do tego audiobooka, ale nie wiem, czy chcę to robić. Chyba chcę. Dzisiaj sobie uświadomiłam, że książka If We Were Villains jest przetłumaczona na polski od 3 lat i można ją dostać. To nie jest tak, że jakoś jest super niedostępna, jak niektóre, wiecie, te popularne książki z zagranicy, które w Polsce nigdy nie dostają do druku, bo nikt się nimi nie przejmuje. I że się nazywa Tarz Złoczyńców. I to wszystko wyczytałam w komentarzu u Natalii F. Znaczy po prostu zobaczyłam tytuł Tarz Złoczyńców i byłam jak teatr, we like that. I wygooglowałam i się okazało, że to jest ta książka. I was shook as fuck. I teraz jest problem, bo chcę to przeczytać, ale nie mam pieniędzy na tę książkę. Nie wiem, czy się cieszę, że się dowiedziałam, czy jest mi przykro. Znaczy, teoretycznie to wciąż oszczędziłam pieniędzy, bo jakbym miała to zamawiać w depozytorii, to pewnie wyszłoby mi drożej niż
jakiejś polskiej stronki za 20 parę złotówek. Ale no, jestem w szoku. W życiu nie przeżyłam takiego szoku jak wtedy. Jest środa rano. Wczoraj cały wieczorek, aż do mniej więcej północy, słuchałam audiobooka i malowałam i wyszywałam, bo ta książka jest wspaniała i bardzo nie chciałam się od niej odrywać i przerywać słuchania, a musiałam sobie robić przerwy malowania, żeby mi farba już wyschła, bo mam okropne farby z Biedronki, które nie mają krycia praktycznie wcale, więc żeby w ogóle miały jakiekolwiek krycie, muszę je zostawić i w ogóle ich nie tykać, dopóki nie wyschną. Więc w tych przerwach, żeby nie przerywać słuchania audiobooka, a bardzo nie lubię, wiecie, siedzieć, patrzeć się w ścianę, kiedy słucham audiobooka, bo to dla mnie jest niekomfortowe i też jakby przestaję się skupiać, mam ochotę, wiecie, wziąć telefon, przeglądać Twittera czy coś, wtedy się rozpraszam i nie słucham książki i tak dalej. Więc wyszywałam, wyszło coś okropnego. Ale przynajmniej miałam co zrobić z rękoma, prawda? No i to wszystko po to, żeby nie przerywać słuchania tej książki, bo jest wspaniała i bardzo dobrze się tego słucha. Ja teraz jestem na 5 godzinie 43 minutach, a słucham go na przyspieszeniu 1,5, więc zostało mi tylko 3 godziny 20 minut jakoś do końca. No i na razie super mi się podoba. Aha, czy ja w ogóle wam powiedziałam, o czym jest ta książka? To jest fantastyka, w której są jakby, oni to nazywają automy, to są jakby osoby, które zostały zrobione. Nie do końca jak jakieś, wiecie, roboty czy coś takiego, ale też nie do końca tak jakby były biologicznie zrobione w stylu, nie wiem, in vitro czy coś. Tylko to jest właśnie takie trochę coś pomiędzy. Mają jakby, wiecie, mięśnie i ciało, które jest takie jak ludzkie, ale jednocześnie są jakby zrobieni, nie rodzą się, tylko są robieni. I też jakby programowani przed zrobieniem. No i właśnie mamy dwie perspektywy. Jedna to Cryer, ta z tytułu, która jest właśnie automę. Ogólnie automę rządzą światem, przynajmniej w tym kraju, w którym jesteśmy. Cryer jest córką jakiegoś tam, wiecie, super ważnego człowieka, władcy, nie wiem, nie znam się. Okazuje się, że jakby kobieta, która ją zrobiła na polecenie jej ojca, zaprogramowała w niej jedną dodatkową cechę ludzką, bo zwykle mają automy mają tylko dwie cechy ludzkie i też dwie takie, wiecie, takie najważniejsze cechy, które czynią z nich właśnie automy. A ona ma dodatkową cechę ludzką. Tak, a druga perspektywa to jest Ayla, która chce zabić Cryer, bo ogólnie automy zrujnowali jej życie, zabili jej rodzinę, wiecie. Typowo. I to ma być Enemies to Lovers i na razie właśnie jak jestem na tej 5 godzinie, ponad prawie 6, to one wciąż jakby do siebie się zbliżają dopiero, co myślę, że jest super fajne i podoba mi się to, że to nie jest jakoś super przyspieszone, więc bardzo dobrze mi się tego słucha. Nie mogę też przestać myśleć o Kirkę Loki, bo no wiecie, jakby już się tak wciągnęłam w ten świat. Ja dzisiaj będę jechać do miasta, bo muszę iść na spotkanie z moją panią profesor od performatyki, żeby omówić mój esej. I potem idę na przykucie i mam między tymi dwoma rzeczami jakieś 3-4 godziny przerwy i chyba po prostu wezmę książki i będę czytać. Chciałam się pouczyć, ale nie wiem czy to wyjdzie, nie wiem czy to się stanie. W każdym razie nie będzie mnie w domu przez najbliższe parę godzin. Z innych update'ów wreszcie po 3 dniach uzbierałam wystarczająco liści w Animal Crossing Pocket Camp, żeby kupić sobie sukienkę, która jest urocza. No spójrzcie, to wygląda przeuroczo. I tak, podoba mi się to, że w tej grze jakby nawet nie ma jakby wyboru między postacią chłopca a dziewczynki, tylko po prostu mówiłem ci, wybierz jedno i widać, że jedno jest dziewczęce, a drugie jest chłopięce, ale jakby to nie jest powiedziane wprost, można sobie interpretować jak kto chce i można też nosić różne ubrania bez względu na to, którą opcję się wybierze i to mi się super podoba.
Hejka, jest godzina 17.34. Ja wróciłam właśnie do domu. Byłabym wcześniej, ale musiałam iść na pocztę odebrać paczkę. Tak, byłam w mieście, byłam na spotkaniu z panią profesor. Dostałam piątkę. Potem miałam się spotkać z Rory, ale jednak jej coś wypaliło i nie mogła przyjechać. Więc siedziałam w strefie studenckiej i sobie czytałam. Jestem teraz na 258 stronie Kirke. Super mi się podoba. Kocham wszystko w tej książce. I jakby sposób przedstawienia Kirke jako kobiety, nie tylko jako bogini i slash czarownicy. I jakby właśnie to, jak ją traktują ludzie ze względu na to ludzie i inni bogowie. Odyseusz. Boże, Madeleine Miller tak dobrze pisze tych wszystkich ludzi, slash nie ludzi, po prostu ma taki jakiś sposób pisania postaci mitologicznych, który sprawia, że one są autentycznie jak żywe i mimo, że jakby nie używa wielu słów, to dokładnie wiesz, o co jej chodzi i potrafisz sobie wyobrazić cały, wiecie, vibe tej osoby i to jakie właśnie ma relacje z innymi, mimo że to nie jest jakoś super bezpośrednio pokazane aż tak, no to jest wspaniałe. Jednocześnie właśnie też wszyscy mają, wiecie, no swoje własne cechy, nie? No bo jakby to jest tak, że jak się czyta mity albo nawet jakieś, wiecie, teksty starożytne, to oni wszyscy są w sumie bardzo podobni, nie? No jeden taki miał takie przygody, drugi miał takie przygody i w końcu zaczynają ci się mieszać te wszystkie imiona i w sumie już cię nie obchodzi, bo to tylko kolejny facet, który poszedł na przygody i nie wiem, był synem Zeusa slash Posejdona. A tutaj właśnie bardzo łatwo jest rozpoznać tych bohaterów, bo każdy z nich ma osobowość i jest jakby żyjąca osoba i to jest wspaniałe. Bardzo też enjoyuję to, że jakby po tym semestrze czytania tragedii antycznych, no nie tylko tragedii, rozpoznaję jakby i kojarzę imiona bohaterów wojny trojańskiej, które Odyseusz sobie przywołuje. Jakby poza, wiecie, tymi takimi typowymi, w sensie, że no Odyseusz, Achilles, Hektor, Parys czy coś. I rzeczywiście rozróżniam Ajaxa od Filokteta i w ogóle, i wiem, o co chodzi. I czytałam te dramaty i to jest takie miłe, wow, kocham edukację. Nauka jest jednak wspaniała. I tak nie mogę się doczekać, aż sobie wrócę do tej książki. No, potem musiałam przerwać czytanie jej, żeby pójść i robić sobie to. I tak, teraz jestem w domku i robię sobie obiad. Znaczy gotuję wodę na makaron z Be Lazy i nie jadłam nic od rana. I przydałoby się w końcu coś zjeść. Może poczytam, muszę otworzyć paczkę, to potem wam pokażę, co w niej jest. Są tam dwie bluzy, które bardzo chciałam mieć, bo potrzebuję więcej bluz, bo nie mam w czym chodzić, a mi zimno. W sensie nie jest mi zimno, ale jest taki komfort w noszeniu bluz. Sorki, jeżeli mówię trochę niewyraźnie, ale jeszcze się przyzwyczajam. Okej, wiem, że mi to nie fituje, ale oto ja, mój makaron, który muszę jeść bardzo ostrożnie i powoli. To jest szczerze bolesne, ale jeszcze bardziej bolesne jest jedzenie go szybko, bez skupienia, kiedy przez przypadek gryzę kolczyk i go przesuwam i to boli. Kurna, nawet nie mogę ust wyciąć tak jak zwykle. Skończyłam moją porcję na dzisiaj i napisałam Rory ściany tekstu o moich odczuciach do Kirke. No i dzisiaj już nie mogę czytać, no bo jesteśmy umówione na 100 stron dziennie, więc nie wiem, co ze sobą zrobić. Średnio mi się chce czytać cokolwiek innego, mam ochotę po prostu poleżeć tutaj i się nie ruszać i może obejrzeć serial, ale jednocześnie wiem, że jutro nie mogę za dużo czytać ani robić nic fajnego, bo muszę się nauczyć na egzamin, który ignorowałam przez ostatni tydzień, więc jakby mam ochotę jeszcze, w sensie nie mam ochoty, ale czuję, że powinnam jeszcze się popchnąć i uczytać jeszcze. A mi się nie chce. Może przed snem. Może tak, może to jest dobry pomysł. A to rzadki widok pod tytułem Remi włącza sobie film na YouTube, po czym nawet na niego nie patrzy, tylko gapi się gdzieś w przestrzeń. Pozdrawiam.
Jest po północy chyba. Ja jutro będę cały dzień się uczyć raczej. Już się mówiłam z Rory, że przesuwamy sobie trochę czytanku Kirkę, bo wiem, że jeżeli przeczytam ją rano, to będę o niej myśleć cały dzień do wieczora i w ogóle będę cały czas rozproszona. Ale z kolei, jeżeli przeczytam ją wieczorem, to będę rozproszona albo w piątek, albo będę też rozproszona przez cały dzień, bo będę myśleć o niej i o tym, że chcę już ją przeczytać. Tak, odpuszczam to sobie, żeby się nauczyć do egzaminu, bo w tym domu nie akceptujemy drugich terminów. Muszę posprzątać najpierw w pokoju, bo jest tu straszny syf. Sprzątałam już w poniedziałek, więc jakby... Hejka, cześć. Jest piątek, godzina 19:20. Ja właśnie skończyłam słuchać Crier's War. Niny Varelli, nie wiem jak oni to wymawiają po amerykańsku. I ta książka była wspaniała. Boże, no bo to jest Enemies to Lovers, jakby w teorii, ale to jest... Wiecie, jakie są książki, w których jest Enemies to Lovers i oni zawsze pod koniec już są bardziej w tej części lovers niż enemies. No, no to tutaj wszystko idzie o wiele wolniej. I to jest wspaniałe, to jest tak cudowne. Bo bardzo nie lubię właśnie takich historii, gdzie okazuje się, że tak naprawdę wcale nie byli jakby wrogami, ani tak naprawdę nic ich nie dzieli oprócz jakiegoś małego nieporozumienia czy coś. W sensie to też jest okej, zwłaszcza na przykład w obyczajówkach. Tak jak było w, nie wiem, Red, White and Royal Blue. Tam teoretycznie też jest ten trope. Jeżeli chodzi o rzeczywiście właśnie takie relacje na przykład w światach fantastycznych, gdzie tutaj mamy Crier, która jest przedstawicielką jakby grupy ludzi, która jakby, no, ma władzę w tym kraju i rządzi innymi, ale też jakby jest źródłem opresji dla właśnie ludzi. I Eile, której cała rodzina została zabita przez właśnie tę klasę rządzącą, no to jakby jest bardzo uzasadnione to, że one się nie lubią, prawda? I że, nie wiem, że Eila wolniej jakby się przekonuje do niej, czy coś takiego. I czasami w fantastyce to też jest pomijane i bardzo przyspieszane. I na przykład w, nie, co to było, Serpent and Dove, gdzie jest łowca wiedźm i wiedźma i oni udają, że są małżeństwem i oni też się w sumie dość szybko zakochują. I to jest takie okej, okay, ale jakby macie tak różne poglądy. No on dosłownie nie uważa cię za godną życia. W sensie jakby twoją rasę, czy tam powiedzmy, jak to się mówi o fantastyce, twój gatunek, rodzaj, nie wiem. No i tutaj mimo, że jakby wiemy, że Crier jest wrażliwa i ona by nie popierała takich rzeczy i w ogóle, i że tak naprawdę sama najchętniej jakby zmieniłaby parę rzeczy w tym, jak traktują ludzi i tak dalej, to jednocześnie jakby Eila wciąż ma bardzo, 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 bardzo dużo oporów do końca tej historii w jakby przyznaniu, że może ją lubi czy coś. I to jest cudowne. Wspaniałe. No, bardzo fajna książka, polecam serdecznie. Niestety druga część wychodzi dopiero we wrześniu. Mamy luty, więc jakby jeszcze trochę czasu i nie wiem, co będę robić przez ten czas, chyba cierpieć. Ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się tego słuchało i mówiłam ostatnio, że mam dość chyba młodzieżówek na razie, a to jest chyba młodzieżówka, no... Oni wszyscy mają chyba jakieś, nie wiem, 16 lat, więc jakby najwyraźniej nie mam dość młodzieżówek, tylko mam dość młodzieżówek, które nie są dobrze napisane, w sensie aż tak dobrze zrobione. No bo to nie jest tak, że na przykład We Set the Dragon Fire było złe, ale no na przykład ten wątek Enemies to Lovers zrobiło o wiele gorzej. Crier's War było bardziej wciągające, ale też pięknie napisane i w ogóle ta książka, mordy. Mordy, ta książka. I teraz będę czytać Kirkę, bo zostało mi 100 stron jakieś i chciałam skończyć dzisiaj, bo tak się umówiłam z Rory. Aha, swoją drogą, miałam egzamin dzisiaj. Zostałam, jakby to kogoś interesowało. Skończyłam sesję i jestem wolnym człowiekiem na 2 tygodnie. Nie miałam co ze sobą zrobić, kiedy słuchałam audiobooka, bo nie chciało mi się rysować ani nic takiego, a zdążyłam go sprzątać w pokoju. Umyć naczynia, zrobić pranie. Nie chciało mi się odkurzać, więc nie odkurzyłam. Ale jakby dużo zrobiłam. Tak fizycznie, no widać różnicę. Ale potem i tak została mi jeszcze godzina książki. Tak siedziałam tutaj, się gapiłam na tę ścianę naprzeciwko. Aż w końcu
przemeblowałam sobie biblioteczkę trochę. Dobra, na tej najniższej półce po lewej są książki, które chcę przeczytać. W sensie, może nie przeczytać, chcę zabrać ze sobą do Szczecina w przyszłym tygodniu. Wyżej jest moja półka TBR-owa, którą też trochę przemeblowałam, bo zaczęłam myśleć o tym, co będę czytać w marcu. I wymyśliłam, że chcę przeczytać jakby w marcu tylko książki napisane przez kobiety. I to najlepiej, takie wiecie, o tematyce ważnej dla kobiet. Potem nie mogłam przestać o tym myśleć i w końcu musiałam ustawić te książki razem, żeby już mieć je jakby odłożone w jednym miejscu. I one są tam w lewym rogu do Persepolis. Na Persepolis kończą się książki, które chcę przeczytać w marcu. Znaczy, mam nadzieję, że uda mi się ich przeczytać więcej, wiadomo, ale jakby to jest na razie mój taki TBR. Zmieniłam też trochę tam na górze, bo nie wiem czemu, coś mi nie pasowało. Powiedziałam, że będę czytać Kirkę, ale jestem kończuchem i zamiast tego siedziałam na TikToku i potem stwierdziłam, że w sumie to bym coś zjadła, więc poszłam sobie zrobić makaron. I potem jadłam makaron i oglądałam TikToki. Potem po raz 15 w tym miesiącu stwierdziłam, że chcę zobaczyć, jak będę wyglądać bez brwi przy pomocy korektora, po czym stwierdziłam, że dobra, jolo, walić to i zgoliłam brwi. Potem dorysowałam sobie brwi eyelinerem, bo nie mam nic do robienia brwi, bo nie robię brwi, żeby wyglądać bardziej jak postać z kreskówki i było śmiesznie. I potem się zmęczyłam i poszłam spać i obudziłam się rano i poszłam po bułki. Trochę za mocno wyszło mi mader, więc trochę sobie potańczyłam przy śniadaniu, na które składały się suche bułki z masłem orzechowym. W sensie nie kanapki, tylko bułki z masłem orzechowym. I to tyle. Okej, więc jest 14:20. Ja dopiero zaczynam czytać na dzisiaj, bo jestem śmieciem i robiłam inne rzeczy i oglądałam filmiki na YouTubie i na TikToku. Ale zanim, to chcę tylko powiedzieć, że ta książka jest taka przyjemna w dotyku, że mam ochotę tylko ją po prostu mazać cały czas. No wspaniałe to jest. Jest godzina 17:55 w sobotę. Jakiś czas temu skończyłam Kirkę Madeleine Miller. I na razie czekałam jeszcze, aż mi Rory odpisze, żebyśmy mogły porozmawiać o tych ostatnich 100 stronach. Co mogę wam powiedzieć bez spoilerowania? Ogólnie no podobała mi się ta książka. Bardzo miło mi się ją czytało. Fajnie było właśnie przenieść się znowu do tego świata mitów i w ogóle. Podoba mi się to, że u Madeleine Miller żadna postać nie jest jakby oczywista ani płytka i że nawet kiedy wydaje nam się, że znamy jakąś postać, że wiemy jakim typem człowieka / nie człowieka jest, to jednak okazuje się, że no, możemy się mylić, że rzeczy się zmieniają, ludzie się zmieniają i że jakby tak naprawdę każdy ma więcej w sobie niż nam się wydaje i w ogóle. Więc tak, to jest super. No i ona też po prostu bardzo, bardzo ładnie pisze. W końcówce nie pasowało mi parę rzeczy, takich tycich, małych rzeczy. Ale nie powiem co to, bo no spoilery. Ale tak, podobała mi się, nie aż tak jak Achilles. Achillesa czytałam chyba w 2014 albo 2015 roku. To minęło strasznie dużo czasu, muszę w końcu go przeczytać ponownie i jakby zobaczyć na nowo, co będę myśleć o tej książce. Zwłaszcza, że ostatnio słyszałam opinię, która myślę, że mogłaby trochę zmienić też moją opinię i moje spojrzenie na tę książkę. CC z kanału Problems of a Book Nerd jakby zaznaczyła, że no tak naprawdę Achilles to jest w sumie taki typowy, arogancki mężczyzna, który idzie po trupach do celu i nie obchodzi go kogo albo co zniszczy po drodze pod warunkiem, że jakby jego ego będzie zaspokojone i że osiągnie to, co sobie wymyślił, jakby wszystko robi dla własnej korzyści. W tym na przykład nie przeszkadza mu gwałt, dopóki właśnie jest na jego korzyść. I ja nie przypominam sobie tego wątku, ale no jakby Achilles taki jest. I nie sądzę, żeby to było koniecznie jakby złe, bo tak jak mówię, Madeleine Miller po prostu tworzy bardzo skomplikowane postacie, które nie są oczywiste i tak naprawdę nie muszą być właśnie moralnie dobre, ani jakby zrozumiałe i jakby czytelnik nie musi się z nimi zgadzać, żeby no, uznać, że są dobrze napisane, że to jest dobra historia i że Madeleine świetnie pisze i w ogóle. Więc jakby nie sądzę, żeby to sprawiło, że przestanę lubić jej książkę pierwszą, ale
Wiecie, na razie jestem dalej w takim mindsetie, że no, mój syn Achilles, nie? Mój syn, który zasługiwał na lepiej i który miał bardzo przykre życie i miał swoje wady, ale jakby ostatecznie jakby, no, czuję do niego czułość. To było niezgrabne zdanie, ale nie chce mi się myśleć, więc zostawiamy to tak, jak jest. Więc tak, to będzie interesujące. Kirke, fajen, polecam, super. Więc ogólnie to przeczytałam dwie książki w tym tygodniu. Chciałam skończyć All the Lonely People, ale nie miałam ochoty na czytanie, a kiedy miałam, to wolałam się zająć Crier's War albo Kirkę. Więc chyba teraz będę czytać All the Lonely People dzisiaj wieczorkiem, może jeżeli znajdę czas po zmontowaniu tego filmu. Ale tak, to chyba wszystko na dziś i w tym vlogu. Dzięki wielkie za uwagę. Napiszcie mi, co wy czytaliście w tym tygodniu, albo czy czytaliście którąś z tych książek. Obie polecam w sumie bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wam również się spodobają. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!